Cześć, dzisiaj bitwa Awerka, bitwa na Hellcacie, mapa lotnisko, teamy jak widać, teoretycznie niby, no nie, można powiedzieć wyrównane i zobaczymy co Awerek w sumie w części społeczności dość znany gracz. No, często widujemy go na różnych streamach, jest częstym gościem, sam również zdaje się, że streamuje. Także zapraszamy do niego. No i tutaj Hellcatem wybiera się na prawo. Może powiększę mapę. Może jeszcze więcej. Dobra, dobra, starczy, starczy. Ja tutaj rzadko jeżdżę. Może dlatego też rzadko gram TDK-ami, może dlatego, że TDK-i mam jakieś takie ze słabym kamo. A jak się tutaj już usadzę, to wtedy żaden przeciwnik się nie pokazuje. No i to jest właśnie ten problem. Ta pozycja wymaga tego, żeby wróg zaatakował. A jeżeli tego nie zrobi, to no to kiepsko. I wynik kiepski również. Cóż my tu mamy? No mamy właśnie to, o czym mówiłem, a jednak jest, pojawił się Hellcat. To dziwne, że Hellcat pojawił się akurat w tym miejscu. Awerek nie zdążył oddać strzału, pewnie zaspał. Długi sen jesienny. No i postanowił się troszeczkę ruszyć do przodu. Tu jednak skałka zasłania pałkę. I zobaczcie, stojąc na otwartym terenie, taki oj go nie wykrywa. Awerek jeździ na coli. Kola jest niezdrowa, wiemy wszyscy. Oj, eksperymental też jest niezdrowy. No i... I nie został wykryty? Dziwne. Dziwne, jakieś dodatkowe maskowanie sobie włączył. Awerek przecież był w ruchu, po strzale z kamą mu spadło. A mimo to, no, wiadomo, eksperymental to może i nie jest, znowu przegapiony strzał, eksperymental może nie jest jakimś wybitnym spotterem, ale myślałem, że jednak tutaj zostanie kolega wyspotowany. Także druga okazja do strzałów Hellcata zniknęła, no szkoda, pojawia się jednak nie szkoda, i tylko szkoda, że go już nie ma. KW85 nie żyje, ale wynik, jak widzicie sami, wynik jest fatalny. Kiepski, to mało powiedziane. To jest dramat wręcz. 2 do 6. A Awerek jeszcze praktycznie nie zaczął nic takiego robić, żeby można było się spodziewać, że to będzie jakaś, nie wiem, jakaś bardzo dobra chociażby bitwa. Albo przyzwoita. Polowanie na fałkę. I znowu. Czekamy, czekamy, czekamy. Aż przeciwnik się raczy pojawić. Może trzeba mu wysłać jakieś dodatkowe zaproszenie. Znowu przegapiony strzał. Awerek czekał na pewniaka. No. Może i dobrze. Może i dobrze. No, raczej dobrze. Ale zobaczcie. 4-7. Wróg atakuje, nasi trzymają tylko praktycznie na mordowni. Ciekawe co się dzieje nad morzem. Nad morzem pewnie jakieś leżaki, turyści, dziewczynki. No właśnie, 5-9. Dramat, po prostu dramat. Właśnie, dramat. I ten właśnie dramat tutaj pokazujemy. Mamy Cromwella, mamy Jaćkę, Jaćkę PZ4 i Awerek się świeci. Jaćka jednak dopiero teraz zauważyła, że ktoś jej wyjeżdża na tyłek. No i jednak zostaje wykończona. I zobaczcie, jak wszystko się nagle wyrównało. Teoretycznie, bo nasi są na oparach.
O właśnie. I po kolei te wszystkie czołgi schodzą. Jeszcze tutaj Sherman został też również na oparach. On próbuje jednak atakować. Averek atakować nie zamierza. On zamierza wykorzystywać spota, jaki dostał teraz ten typek. No i typek mocno oberwał. No i została jeszcze tylko jako wsparcie artyleria. To już jest, wiadomo, ciężki orzech do... Orzech, kamień nawet do zgryzienia. Tak. Pięknie wyspotowana fałka oberwała. Awerek jednak dostaje od Somuły. No, no, nie daj się spaziować Somule. Somuła to wiadomo, że dać się zabić to takiemu czołgowi to wstyd. Pojawia się Hellcat. Strzał nieprecyzyjny. Gdzieś tam jeszcze zatrzymał się chyba na nierównościach terenu. Na szczęście Hellcat nie ma topowej lufy, ale pechowo zostało mu 3 HP. I teraz patrzeć tylko, aż wszyscy się zrzucą na niego, a Arta dokończy dzieła. O, jest. Jest ten Tedek Somuła. To jest okropna, okropny odkurzacz. Wygląda jak odkurzacz i gra się nim jak odkurzaczem, ale nie dlatego, ale takim zepsutym odkurzaczem. Averek, co on tu kombinuje? No tak, no tak, tu wiadomo, jakiś amfiteatr, jakieś igrzyska, igrzyska śmierci. Także wyzywa ich na Koloseum, żeby walczyli jak mężczyźni i kobiety. Po Artę wybrał się typek 58. I Arta, mimo że zginęła, przydała się chociaż do tego, żeby ten jeden czołg zszedł. Wiadomo, może mogłaby się sama obronić. No, artylerzyści przecież często się bronią właśnie w trybie TD przed najazdem Wikingów. O, to jest nieszczęsna Somuła, już trzeci raz przebija Averka. Na szczęście schodzi. Kawulec tylko za 100 HP? Za peków? Czyżby też nie miał topowej lufy, czy to, albo takie słabe losowanie? No, ogromne szczęście. Wyjazd. A zobaczcie, nie wyspotował. Tak na granicy spota. I teraz wykorzystywanie granicy właśnie spota po to, żeby tego kawulca wykończyć. On nie jest w stanie Averka wykryć. Bardzo dobra decyzja. Bardzo umiejętna gra. Zostały same... Nie, jeszcze jeden pocisk KP. Kawulec się schował za budynkami. Averek nie ryzykuje podjazdu. Ma tylko 16 HP przecież. To nawet jakby kawulec go gdzieś tam trącił, to już byłoby po nim. I jest stopniowe niszczenie budynków. To niszczenie budynków, wiadomo, ma swoje. Ma swój cel. Averek jednak. Co on teraz robi, chłopak? Aha, po prostu zmienia pozycję. Myśli, że będzie miał stąd łatwiejszy ostrzał, skoro kawulec gdzieś tam się schował głębiej. No i faktycznie miał rację. Znowu gdzieś na granicy spota. Mam nadzieję, że się nie wyświeci. No, nie świeci się, nie świeci się, Averek. Także jeszcze jeden strzał. Nie, schował się gdzieś tam. Trzeba rozwalić te budynki, a pocisków zostało niewiele. Haek poszedł na budynek, a PCR teraz już musi wykończyć. Chyba, że pójdzie jakiś kalafior. Nie, jest wykończenie. I została artyleria. Artyleria, więc jeszcze wszystko możliwe. Tutaj wiadomo, nawet jakiś tam splash może Averka zdjąć. Averek idzie na półkę. Chce chyba się schować w krzakach i zapuścić lornetkę. Słusznie, trzeba najpierw sprawdzić,
Co słychać w świecie? W tym świecie nic nie słychać. Ja bym pojechał jeszcze w krzaki obok i zrobił to samo. Bo może coś tam na półeczce dla Tedeków też coś tam jest. Jest jeszcze sporo czasu, więc to byłoby chyba optymalne rozwiązanie. Awerek wybiera jednak inne i jedzie po swojego Radleya. No właśnie, jest jednak sam ostrożny. Wiem, czy tego Radleya zdobędzie. Wie, jak groźne są artylerie. Zwłaszcza czerwone. Takie mają bonus do RNG. I pojawia się Bishop niespodziewanie, nie wiem, gdzieś tam z załomów. O, wycofanie się za Silos. Bishop nie trafił i już jest martwy. Przejdźmy do wyników. Wyniki bitwy są. Tak, jak widać. Jakaś tam masterka wpadła. Jakiś tam Kołobanow. Jakiś tam Radley. Obrońca. Wysoki kaliber i Top Gun. Trochę mało tych medali. Myślę, że tak jeszcze z 10 medali to byłoby ok, ale niech będzie. Niech będzie ten zapas medali, to może kogoś satysfakcjonować. 3000 obrażeń, 1440 expa, może nie za wiele, ale sami widzieliście, że bitwa miała ciekawy przebieg. Dystansu też było sporo, była niezła obrona bazy, wykorzystywanie swojej wiedzy odnośnie zasięgu spotowania, trzymania się na zasięgu spotowania. Także bitwa ciekawa, dużo golda poszło, zwłaszcza te budynki. Dziękuję za nadesłanie bitwy i żegnam się z wami. Do usłyszenia.